Dobry wieczór, Paula Borowska. Witam Państwa serdecznie po krótkiej przerwie. Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie, majątek nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, jakim kto jest człowiekiem. Tak mówiła polska bohaterka czasów wojny, Irena Sendlerowa. Poznański Teatr Muzyczny we współpracy z amerykańskimi artystami przypomina tę niezwykłą postać oraz straszne czasy, w jakich przyszło jej żyć. Już jutro premiera spektaklu Irena. O tym niezwykłym wydarzeniu na poznańskiej mapie teatralnej porozmawiam z moimi dzisiejszymi gośćmi, Sonią Kobylańską-Jóźwik, rzeczniczką teatru, oraz Radosławem Elisem, odtwórcą jednej z głównych ról. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od tego spektaklu, spektakle Irena. Czy to będzie bardziej spektakl historyczny, skupiony na wydarzeniach, czy może jednak skupiony na głównej postaci, uniwersalnej, uniwersalnych wartościach? Jak dokładnie można ten spektakl opisać? To ja może zacznę. Myślę, że to, na czym zależało wszystkim twórcom i realizatorom, to by ten spektakl nie był tak jeden do jeden spektaklem historycznym. I to bardzo będzie widać, zobaczą Państwo w scenografii, w kostiumach i w tym też w tym, jak prowadzona jest fabuła. My tak naprawdę widzimy tę historię z perspektywy wspomnień Ireny Sendlerowej i z perspektywy dzieci. Stąd też w scenografii jest taka kreska dziecięca, tak jak dzieci widzą świat, jak rysują go na obrazkach i w ten sposób też są stworzone kostiumy i te postaci, które się pojawiają, to w jaki sposób one są pokazane, nie są narysowane w taki dosłowny, historyczny sposób i te kostiumy też nie są typowo historyczne. One oczywiście są bardzo mocno osadzone w tamtym czasie, ale jednocześnie przyjmujemy taką perspektywę dziecka i to chyba jest ogromną wartością też tego spektaklu i czymś, co sprawia, że to jest coś, czego jeszcze nie było. Jeszcze w ten sposób nikt nie pokazał tej historii, a jest to o tyle ważne, że właśnie mówimy o dzieciach, które ratowała Irena Sendlerowa razem z innymi bohaterami tamtego czasu. I mówimy też o tym, że samą Irenę Sendlerową w pewnym sensie dla świata odkryły też dzieci, dziewczynki ze Stanów Zjednoczonych, z Kansas, które przygotowywały przedstawienie o Irenie Sendlerowej. I one tak naprawdę od jakiejś krótkiej wzmianki, którą oni znalazły o tym, że była taka sprawiedliwa wśród narodów świata, doszły do tego, jak ogromnego dzieła dokonała, jak wiele dobrego zrobiła i ta jej historia poprzez tą sztukę tych dziewczyn nabrała ogromnego rozgłosu najpierw właśnie też w Stanach Zjednoczonych, gdzie później powstał film dokumentalny właśnie o Irenie Sendlerowej z jej udziałem w reżyserii Mary Skinner. Producentem był Piotr Piwowarczyk, którzy później napisali libretto właśnie do musicalu Irena. Czyli ten spektakl, tak? Nie, jeszcze dodam, nie, bo oczywiście od historii jako takiej nie uciekniemy, bo postaci, które są w naszym spektaklu, są jak najbardziej historyczne. Adam rzeczywiście był mężem Ireny Sendlerowej. Adam, czyli pan? Czyli ja, Irena Sendlerowa, oczywiście, tak, jak najbardziej postać historyczna, ale również te poboczne postaci są jak najbardziej historyczne, ale nie to jest jakby najważniejsze w naszym spektaklu. Najważniejsze jest to, co zrobiła Irena Sendlerowa i w jaki sposób zrobiła Irena Sendlerowa i w jaki sposób to wpłynęło też na jej życie, na jej relacje z bliskimi, właśnie z mężem i z tymi, których uratowała. Czyli faktycznie zwracamy uwagę na to, jakim ona była człowiekiem. Na to przede wszystkim. Dokładnie. Myślę, że ten humanizm jest tutaj jak najbardziej bardzo mocno rozbuchana i uważam, że to jest bardzo dobre. Pan, jak już zdradziliśmy, gra męża Ireny Sendlerowej. Jak się w takim razie gra tę postać? Jaki on był? Jak pan go odgrywa? Co możemy zdradzić? No cóż, skupiliśmy się tutaj przede wszystkim na jednym bardzo istotnym wątku. Mianowicie Irena Sendlerowa była wspaniałą kobietą, bardzo ciepłą, gorącą w stosunku do dzieci, ale z perspektywy Adama, nie w stosunku do ich dzieci, ponieważ mieli dzieci. Adam ma bardzo dużą zadrę i być może też zazdrości jej miłości, którą ofiarowała tym dzieciom, które ratowała.
Czyli trochę żalu w tym jest. Jak najbardziej. Dla mnie aktora to przede wszystkim było najważniejsze. I na tym się skupiliśmy. Adam jest zazdrosny. Adam wyrzuca to Irenie, że zajmowała się cudzymi dziećmi, a nie swoimi. Zresztą cóż, nie zdradzę tu wielkiej tajemnicy. Ich drogi się rozeszły. Mhm. A powiedzmy, nie ma z nami głównej odtwórczyni roli, Ireny. Jaką ona jest postacią, jak ona jest tutaj przedstawiana w tym spektaklu? Mhm. Najpierw chciałam zaznaczyć, że mamy dwie obsady i mamy też dwie Ireny. Jest Oksana Hamerska i Judyta Wenda. Tak samo w roli Adama mamy Iratkę Elisa i Marcin Wortman. I myślę, że to też warto zobaczyć ten spektakl też w tych obu obsadach, dlatego że myślę, że każda z tych osób też poprzez siebie jakby pokazuje ten spektakl. Myślę, że umiałby to Radek ładniej określić niż ja, ale na przykładzie Oksany to, co nas ogromnie porusza. Oksana jest z pochodzenia Ukrainką i już od wielu lat mieszka w Polsce, ale ma tam rodzinę. I teraz, kiedy przygotowywaliśmy się do tego spektaklu, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę i nagle okazało się, że to, co wydawało się, że się nigdy nie powtórzy, dzieje się tak blisko nas i stała się tak z dnia na dzień, pojawiła się tak ogromna potrzeba, by pomagać, by wyciągnąć rękę do drugiego człowieka i szczególnie właśnie my to tu odczuwamy w Polsce, jaka jest waga tej potrzeby, jaka jest waga tego pomagania. Też Oksana w ogromnym stopniu była też zaangażowana też w pomoc dla Ukraińców i wiemy, i to też myślę widać, że ona w tej postaci Ireny odnajduje też pewne emocje i dylematy, z którymi sama się zmaga, które są też przeżywane przez nią aktualnie. Odczuwa to szczególnie. Myślę, że taką rzeczą, która mnie bardzo poruszyła, słyszałam, jak reżyser opowiadał o jednej z prób, kiedy tłumaczył, może ty to ładniej opowiesz ode mnie, jak to było. Ja ładnie opowiem, ale bo to była rzeczywiście bardzo wzruszająca sytuacja. Nie wiem, czy możemy mówić o tym, bo to Oksana jakby o tym wspomniała reżyserowi i reżyser miał jej zgodę na to, żeby o tym nam opowiedzieć. Spróbuję powiedzieć to w ten sposób. Ktoś z rodziny Oksany miał bardzo duży dylemat, czy zostać na Ukrainie i walczyć, po prostu, mówiąc wprost. Mhm. Sprowadzało się to do tego jakby, że ktoś powiedział mu, że to nie jest jakby jego wina. Nie jest jego winą, że on ma taki dylemat, że musi wybrać, czy nie wiem, uciekać, czy jednak zostać. Bo to są wybory tragiczne. To są wybory tragiczne i że bez względu na to, jaki będzie jego wybór, żeby nie czuł się w jakikolwiek sposób, z którejkolwiek strony obwiniany. Nie mogę powiedzieć, jakiego wyboru dokonał. Niemniej te doświadczenia Oksany jak najbardziej są tutaj istotne w tej naszej pracy. Jest taka scena w Irenie, kiedy ona rozmawia ze swoim ukochanym Adamem i przekonuje go, że on musi opuścić getto. I ta scena wbija w fotel właśnie przez to, że mamy świadomość, że to się powtarza, że ta historia jest w tej chwili tak bardzo aktualna. To jest prawda i chciałam właśnie o to zapytać, czy wy macie takie bezpośrednie jakieś nawiązania, czy to jest raczej tak, że wy to mieliście po prostu z tyłu głowy, kiedy robiliście ten spektakl i jak sami mówicie, to się gdzieś tam nakładało. Oczywiście, że to się nakładało, bo mamy taką, a nie inną sytuację, natomiast myślę, że powinnością teatru jako takiego nie jest mówienie jeden do jednego o tym, co się dzieje teraz, a przez jakąś formę. Wydaje mi się, że jest to zawsze i bezpieczniejsze, i lepsze, i bardziej, nie wiem, przyszłościowe. Może nie jest to adekwatne słowo. Niemniej, poza tym ja uwielbiam teatr formalny jako taki, bez względu na to, jaka by to nie była forma. Nie lubię takiego teatru do sensu stricte wprost. My mieliśmy opowiedzieć o wielkiej bohaterce. I tyle.
A refleksje zostawiamy już widzom i tym, jak oni to odbiorą. Powiedzmy jeszcze w takim razie o tej współpracy, bo to jest światowy spektakl, współpraca polsko-amerykańska. Jak w takim razie ona się układała? Czy jesteście z niej dumni, że tak udało się ten spektakl stworzyć? Jak to wygląda? Mhm. Tak, to jest światowa prapremiera Ireny. Wcześniej ten spektakl nigdzie nie był pokazywany, co też było szczególnym wyzwaniem tutaj dla naszych artystów. Ale tak, trzeba wspomnieć o tym, że oprócz tego, że tak jak mówiłam na początku, Mary Skinner i Piotr Piowarczyk napisali libretto, więc już tutaj mieliśmy tą współpracę polsko-amerykańską. Reżyser tego spektaklu to Brian Kite, dziekan Wydziału Filmu, Telewizji i Teatru z UCLA. A z kolei choreografką jest Dana Solimando, też autorka znakomitych broadwayowskich produkcji, choreografii do tych produkcji. Mamy też autora piosenek, Marka Campbella, który jest laureatem Pulitzera i Grammy. I Włodka Pawlika. No i Włodka Pawlika, który napisał muzykę. Duże nazwiska, tak. Tak, który też jest laureatem Grammy. Także faktycznie mamy tutaj duże nazwiska i tą współpracę taką międzynarodową, ale myślę, że ciekawie Radek opowie o tym, jak się też pracuje z reżyserem, który jest... Tylko muszę wam, kochani, powiedzieć, drodzy państwo, że niestety czas nam się kończy. Czas nam się niestety skończył, więc niestety przy kolejnym spotkaniu będziemy musieli o tym opowiedzieć. Dzisiaj już musimy kończyć, tylko na koniec zapytam, czy już wszystkie bilety wyprzedane na premierę? No na premierę faktycznie trudno wcisnąć w kilkę, ale jeszcze na pewno znajdą się miejsca na spektakle grane przez kolejne dwa weekendy, bo gramy jeszcze Irenę. Czyli tu dajemy widzom nadzieję. Jak najbardziej, też na przełomie października, listopada bilety na stronie www.teatr-muzyczny.pl. Drodzy państwo, w takim razie odsyłamy na stronę internetową Teatru Muzycznego. Tam może jeszcze, jak państwo słyszą, te ostatnie bilety się znajdą. A dzisiaj o spektaklu Irena, który jutro ma swoją premierę, rozmawialiśmy z Sonią Kobylańską, Jóźwik, rzeczniczką teatru, i Radosławem Elisem, odtwórcą jednej z głównych ról. Dziękuję państwu serdecznie za rozmowę. Dziękujemy. Ja państwu również dziękuję za uwagę i zachęcam do tego, by zostać z wieczorem WTK. Do zobaczenia.